Czy sztuczna inteligencja może złamać prawo? Krótka odpowiedź brzmi nie. Długa odpowiedź brzmi to skomplikowane. Na przestrzeni ostatnich tygodni internet zagrzmiał wśród artystów, którzy jednogłośnie podjęli protest przeciwko obrazom generowanym sztuczną inteligencją. W zaledwie parę dni strona trendujących dzieł na ArtStation zapełniła się logo protestu z podpisem nie dla obrazów generowanych AI. Główną kontrowersją zdaje się być fakt, że generatory grafik AI wykorzystują sztukę prawdziwych artystów przy uczeniu się, a potem te grafiki publikowane są przez ludzi na stronach typu ArtStation. Dlaczego coś tworzone przez sztuczną inteligencję w 5 sekund ma być stawiane na takim samym poziomie, co prace zajmujące godziny, jak nie dni prawdziwym artystom? Dlaczego ludzie korzystający z generatorów AI mieliby prawo wykorzystywać ich ciężką pracę dla swojego zysku? No właśnie, i tu pojawia się pytanie, czy korzystając tak ze sztucznej inteligencji łamiemy prawo autorskie? Czy pewnego dnia ktoś zapuka do naszego ulubionego AI i wsadzi je za kratki? Tak jak na wstępie powiedziałem, jest to wątpliwe. Obecnie nie ma możliwości potraktowania wytworu sztucznej inteligencji jako utworu w rozumieniu prawnym. Pozew w takiej sprawie, gdyby trafił do polskiego sądu, zostałby oddalony. Sztuczna inteligencja nie posiada praw autorskich do tego, co wytworzy, bo takie należą się aktualnie tylko ludziom. Tutaj, żeby łatwiej zobrazować sytuację, posłużę się porównaniem do słynnej swego czasu sprawy małpiego selfie, czyli historii tego zdjęcia. Oto małpa Naruto, która wykonała sama to zdjęcie z pomocą aparatu umieszczonego wcześniej przez brytyjskiego fotografa Davida Slatera. Slater regularnie podróżował po Indonezji i robił zdjęcia makaków czubatych, pewnego razu inscenizując tę sytuację, w której Naruto robi sobie selfie. W 2011 roku zdjęcie to zostało opublikowane w internecie z czasopisma The Daily Mail, ponieważ twierdzono, że należy do domeny publicznej, bo zdjęcie nie posiada ludzkiego autora, więc nie ma nikogo, kto mógłby nabyć do niego praw autorskich. Sprawa ta eskalowała, trafiając w pewnym momencie do sądu. W 2014 roku rząd praw autorskich Stanów Zjednoczonych orzekł, że rzeczywiście, zdjęcia te nie mogą zostać objęte prawami autorskimi, bo tylko dzieła człowieka mogą im podlegać. Więc prace wykonane przez rośliny, zwierzęta czy maszyny nie mogą zostać objęte prawami autorskimi. No ale dobra, sztuczna inteligencja tworzy ten obraz, ale to ja wpisuję, co chcę zobaczyć. To ja wybieram, co ma być na grafice, albo jakiemu artyście chcę ukraść styl, więc to moja praca, prawda? Też nie do końca. Efekt, który powstaje, jest w pewnym stopniu loterią, na którą użytkownik nie ma wpływu. Tym niemniej, powyższe narzędzia mogą służyć artystom do tworzenia utworów, jeżeli zostanie przez nich wniesiony odpowiedni wkład twórczy. Jaki, to będzie jeszcze długo przedmiotem debaty, jednakże sam wybór iteracji obrazu takim wkładem nie jest. Tutaj ponownie błyszczy nam Urząd Praw Autorskich USA, który 14 lutego 2022 roku, romantycznie w walentynki, otrzymał w mocy decyzję odmawiającą zarejestrowania obrazu stworzonego przez sztuczną inteligencję, wskazując jako podstawę, że nie spełnia ona warunku autorstwa człowieka, a AI nie ma zdolności do czynności prawnych i nie może być stroną umowy przekazania praw autorskich. Jeden z popularniejszych generatorów grafik AI, Midjourney, wyraźnie wyszedł z założenia, że efekty pracy ich algorytmu nie powodują powstania utworów objętych ochroną prawną autorską. Zabezpiecza się natomiast na okoliczność, gdyby takowe powstały po stronie użytkownika. I nie używa też wyrażenia utwory, czyli works, w stosunku do swoich dzieł, a aktywa, zasoby, czyli assets. Jest to o tyle ciekawa kwestia, że równolegle toczy się spór właśnie o cyfrowych aktywach i ich miejscu w porządku prawnym. Cały ten wybuch o NFT i obracaniu ich na wirtualnym rynku też jest szarą strefą pod kątem prawnym i, tak jak ze sztuczną inteligencją, jest to wykorzystywane w mało moralne sposoby przez osoby chcące dużo zarobić. Komisja Prawna w UK na przykład jest aktualnie na etapie konsultacji co do reformy prawa wobec cyfrowych aktywów i teraz czekamy na ich analizę i rozwój wypadków. Przyznam szczerze, że nie przeczytałem całego dokumentu opisującego przebieg tego wszystkiego, co prawda miał tylko 539 stron, więc tak, przyznaję, trochę się rozleniwiłem, ale fraza Artificial Intelligence pojawia się w nim dwukrotnie mniej niż fraza Pokémon, bo o AI w ogóle nic tam nie ma. Natomiast obszernie dyskutuje się na temat NFT i wszelakich kryptotokenów. Więc jeśli uznalibyśmy wytwory sztucznej inteligencji jako cyfrowy zasób, do którego prawa możemy kupić, to ta reforma będzie obejmowała ten fakt.
No ale to też wydaje się być takim trochę ślepym zaułkiem, bo w streszczeniu czytamy, że pliki nie spełniają kryteriów assetów. Czyli o ile twój wygenerowany AI obrazek małpy nie jest NFT, to nie ma tu na niego miejsca niestety. Tu pojawia się chyba największy problem całej tej sprawy. Nie ma praw opisujących, co zrobić z tworami sztucznej inteligencji. Nie ma ich zdefiniowanych nigdzie, a tym bardziej nie ma już wcześniej wspomnianych praw dla AI. Ale jest możliwość, że jeśli własnoręcznie naniesiemy odpowiednio dużą ilość zmian, praca zakwalifikuje się do nabycia przez nas praw autorskich. Co, nawiasem mówiąc, wydarzyło się już i to całkiem niedawno. Praca generowana sztuczną inteligencją, objęta prawami autorskimi po raz pierwszy. Tak głosi nagłówek artykułu na petapixel.com. Ale ile z tego jest prawdy? Chris Kaszanowa. Rzeczywiście, udało się zdobyć papierek od US Copyright Office 15 września 2022 z zastrzeżeniem, że generatory obrazu były narzędziem, które pomagało jej stworzyć komiks science fiction. Jednak same tego nie dokonały. Ona go napisała, zaprojektowała układ paneli i dokonywała wyborów artystycznych, cokolwiek przez to rozumiemy. Zarejestrowała swój komiks jako sztuka wizualna i wszystko zostało zatwierdzone. Na okładce, oprócz oczywiście jej nazwiska, znajduje się podpis Midjourney, użytego do stworzenia komiksu. Zauważyłem jednak jeden drobny szczegół, który może sprawić parę problemów. Jeden z komentatorów zapytał się autorki, jak udało jej się uzyskać taki spójny styl i design postaci przez całość komiksu, na co ona odparła, że jedynym sposobem na tamtą chwilę było użycie w prompcie nazwiska jakiegoś celebryty. Nie mam zielonego, najmniejszego pojęcia, o jaką celebrytkę może tutaj chodzić, ale mam wrażenie, że to ma potencjał do rozpoczęcia dyskusji o wykorzystywaniu cudzego wizerunku w tego typu dziełach. No bo właśnie. Sztuczna inteligencja wie, jak wygląda Zendaya, wie, kim jest Markiplier i wie, jak malował Zdzisław Beksiński i jest w stanie to odwzorować. O ile nie jest to problemem w przypadku, gdy chcemy oddać hołd zmarłemu artyście i projekty chowamy do szuflady albo prywatnie pokazujemy znajomym, to sytuacja zmienia się diametralnie, jeśli wykorzystujemy styl żyjących artystów i publikujemy te dzieła dla szerszej publiki albo, co gorsza, sprzedajemy je. Polski artysta Greg Rutkowski, współpracujący z Wizards of the Coast, tworzący cudowne grafiki fantasy o wyjątkowym stylu, ma swoje nazwisko wyróżnione w wielu generatorach AI. Nie z własnej woli oczywiście, ale nie trzeba być ekspertem, by po chwili dostrzec, że zagrożenia płynące z tworów sztucznej inteligencji są jak najbardziej realne. Tutaj parę obrazów Grega Rutkowskiego, a tutaj parę moich generowanych przez AI z promptem: zrób to w stylu Grega Rutkowskiego. Tym bardziej jest to problematyczne, że większość z tych generatorów jest usługami płatnymi albo bazującymi na subskrypcji, czyli już w jakiś sposób monetyzującymi potencjalną kradzież. Straszna prawda o tym wszystkim jest taka, że nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Szczegóły prawa autorskiego w kontekście sztucznej inteligencji są mętne, bo nie ma ich wcale. Ja też nie jestem jakimś wybitnym ekspertem, po prostu miałem cały semestr zajęć o tym temacie i teraz streszczam wam swoją prezentację zaliczeniową. Daleko mi też do przeciwnika sztucznej inteligencji, bo sam korzystałem z tego typu generatorów do pomocy przy robieniu miniaturek na YouTubie albo dla zabawy. I nie ośmieliłbym się jednak korzystać dla zysku z czegoś, co celowo replikuje czyjś styl. I tu pojawia się ostatnie pytanie. Czy można legalnie korzystać z utworów objętych prawami autorskimi, aby szkolić modele sztucznej inteligencji? Czy artyści mają jak się przed tym bronić? To trochę jak z drukowaniem pieniędzy do Monopoli. Oczywiście, legalnie można wydrukować sztuczne pieniądze do gry, które wyglądają jak prawdziwe, ale już nielegalnym będzie użycie tych pieniędzy do kupowania rzeczy w prawdziwych sklepach. Najprawdopodobniej systemy nauczania AI pokryte zostaną prawnie jako fair use, czyli użytek dozwolony. Jednak już generowanie zawartości, korzystając z tego narzędzia, może łamać prawo. Odpowiedzialność spoczywać więc będzie najpewniej na użytkowniku. AI uczy się na milionach obrazów różnych artystów, różnych stylów, prawie tak jak człowiek, który zbiera inspiracje, uczy się replikując style innych i potem tworząc swój własny. Jeśli jednak celowo zacznie kopiować czyjś styl, to tu dopiero pojawia się problem i publikowanie bądź zarabianie na tego typu tworach powinno być absolutnie nielegalne. Tak samo gdyby AI było szkolone tylko i wyłącznie na stylu jednego artysty, Rutkowskiego dajmy na to, i potem kazalibyśmy mu stworzyć obraz na wzór jego, to ponownie naruszamy jego prawa autorskie. To trochę jakby od małego szkolić dziecko, by kopiowało czyjś styl i potem kazać mu malować tylko w tym cudzym stylu. No, jakbym był sędzią, to nie spojrzałbym na to zbyt przychylnie.
Osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby te nienaruszające praw autorskich twory AI automatycznie spadały pod nawias domeny publicznej albo licencji a la Creative Commons. To znaczy, każda osoba może z nich korzystać i na nich zarabiać, ale z uwzględnieniem przepisania autorstwa, narzędziu, które generowało dany obraz i ewentualnie osobie, która ten konkretny prompt wpisała. Czyli trochę tak jak z opowiadaniami na SCP Wiki. Jak już coś tam opublikujesz, to tak naprawdę każdy może to wykorzystać, tylko musi dać znać, że hej, ten oryginalny autor to napisał. Szef sztabu firmy Wombo, zajmujący się tworzeniem generowanych przez AI obrazków, mówi, że choć w regulaminach i warunkach usług prawie wszystkich generatorów online zabronione jest kopiowanie czyichś prac celem naruszenia ich praw autorskich, to przeciwdziałanie temu jest ciężkie. No tak, jak dajesz komuś taką opcję, to rzeczywiście ciężko mu ją zabrać. Jesus Christ, jest takie głupie momentami. Jednak twierdzi, że są zainteresowani bardziej znajdowaniem sposobów, by uniemożliwić generowanie tego typu nielegalnych rzeczy, zamiast ograniczać dane, z których uczą się AI. Ograniczając pulę słów, z których można korzystać w promptach, albo trenując AI, by wykrywały naruszenia praw autorskich, to jedne ze sposobów, które można zaimplementować, ale obawiam się, że nie ukrócą one zapędów osób, które naprawdę chcą złamać prawo. Inną rzeczą, która nie powstrzyma na pewno póki co wielkich firm od trenowania sztucznej inteligencji, jest pranie brudnych danych. Ogólnie panuje zasada, że jeśli trenujemy sztuczną inteligencję dla celów naukowych i non-profit, to możemy trenować je na danych objętych prawami autorskimi. I w taki sposób na przykład ludzie stojący za Stable Diffusion, firma Stability AI, nie zbierali sami danych i nie trenowali sztucznej inteligencji. Zamiast tego ufundowali i koordynowali te prace przez naukowców i Stable Diffusion ma licencję niemieckiego Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Dzięki temu ich model AI mogą swobodnie komercjalizować, jednocześnie legalnie trzymając dystans od jego miejsca narodzin. Mimo takich zagrywek nadal jest nadzieja i dużo sposobów, na które generatory AI i artyści mogą się pogodzić. Osobiście jestem zdania, że nic nie zastąpi prawdziwej sztuki, bo to byłoby nonsensem i mam szczerą nadzieję, że tego nie chce nikt. Oby odpowiednie prawa zostały wcielone w życie i ukróciły działania osób korzystających w niemoralny sposób z tych narzędzi, a same firmy pociągnęły do sądu, jeśli nie będą temu przeciwdziałać. I na to miejmy nadzieję. Mam nadzieję, że ten materiał był choć odrobinę ciekawy i nie zanudziłem was moim bełkotem w tej sprawie. Jeśli czujesz się doinformowany co do tej szarej i niepewnej rzeczywistości, zostaw pozytywną ocenę pod tym filmem i komentarz, jak osobiście oceniasz sytuację z generatorami AI. Czy są realnym zagrożeniem, czy tylko zabawką? Osobiście chciałbym poeksperymentować z wami co do tych tworów AI i zrobić coś kreatywnego i śmiesznego z ich udziałem na którymś ze streamów, bo mimo wszystko używane w odpowiedni sposób potrafią być one dobrym sposobem na rozrywkę. A jeśli materiał spodobał ci się na tyle, żeby zobaczyć więcej, to zostaw subskrypcję albo dołącz do wspierających kanału, bo nie oszukujmy się, wrócisz tu prędzej czy później. Ja jestem Pio, to były prawne dywagacje o sztucznej inteligencji i do zobaczenia... kiedyś.